Witam, z tej strony Hakimodo, a dziś zajmiemy się grą Rats Instagip. Drugi weekend września 2015 roku na platformie Steam dostępna była do wypróbowania gra Rats Instagip. Gra jest jeszcze w fazie rozwoju. Steam Early Access Game. Choć nie grywam zwykle w żadne strzelanki, postanowiłem spróbować, czym jest ten wynalazek. Skusił mnie przede wszystkim utrzymany w komiksowym stylu wygląd grafiki gry. Pole walki to nieco przekoloryzowana grafika rodem z kreskówek. Dzięki temu jest czytelna i miła dla oka. Co prawda, niekiedy razi nieco feria i różnorodność barw, w której można się zagubić. Niekiedy zaś mamy wrażenie, iż wszystko wokół jest po prostu przekoloryzowane, ale generalnie poziomy są przestronne i czytelne. Akcja gry toczy się naprawdę szybko i co ciekawsze, wydaje mi się, że gra działać będzie tak samo płynnie na mniej rozbudowanej konfiguracji sprzętowej. Gra jest wyjątkowo dynamiczną potyczką, nasyconą wartką akcją i wymagającą od gracza ciągłego skupienia, ponieważ tu ciągle coś się dzieje i nie ma miejsca na przestoje. Trzeba ciągle biegać, skakać, rozglądać się na boki oraz robić uniki. A przede wszystkim starać się ustrzelić wroga, tak jak on stara się trafić nas. Jeden strzał, jeden trup. Tu nie ma miejsca na draśnięcia. Myszy i szczury są wyposażone w śmiercionośną laserową broń, która zabija, ilekroć kogoś przeszyje jej promień. Gdy wróg wejdzie nam w celownik, lub też jest nieco obok, to właściwy czas, by kliknąć myszką i posłać go w podróż ku niebiosom. Jeśli chodzi o samo poruszanie się, to nie ma tu niczego szczególnego. Możemy biegać, podskakiwać, czy też korzystać z Rocket Jump, niczym w starym, dobrym Quake'u, gdzie należało podskoczyć i strzelić sobie rakietą pod nogi, by wyrzuciło nas w powietrze. Tak i tu, za pomocą prawego przycisku myszki, po podskoku możemy wzbić się w powietrze. To, co nie napawa mnie optymizmem, to widoczne już na starcie, pojawiające się też co jakiś czas, zabezpieczenie antybotowe. Musimy tu przepisać 3-literowy kod. Nie jest to kłopotliwe, ale świadczy to jednoznacznie o tym, że w grze obecni są cheaterzy. Udostępniono nam następujące tryby rozgrywki. Team Deathmatch, czyli walka drużynowa w czteroosobowych składach. Drużyna, która jako pierwsza uzbiera odpowiednią liczbę fragów, wygrywa. Deathmatch, czyli każdy przeciwko każdemu. Zdobycie odpowiedniej ilości fragów wygrywa potyczkę. Duel to potyczka 1 na 1, gracz kontra gracz. Capture the flag, punkt zdobywamy za przeniesienie flagi z bazy przeciwnika do własnej. Freeze Tag to ciekawy tryb, gdzie strzał w przeciwnika zamraża go w miejscu. Rundę wygrywamy, gdy zatrzymamy w ten sposób całą drużynę przeciwnika. Swojego członka drużyny odblokować możemy poprzez dotknięcie go. Survival. Walczymy tu ramię w ramię z innymi graczami przeciwko komputerowym przeciwnikom. Są to roboty, które mają na sobie mały obiekt, który musimy strzelić i trafić. Za zadanie mamy zlikwidować w ten sposób wszystkich wrogów. Jeśli zginiemy, musimy odczekać do końca rundy, aż reszta drużyny rozprawi się z pozostałymi przeciwnikami. Gra jest dosyć ciekawa w swoich założeniach i gra się w nią naprawdę fajnie. Razić może mnie tylko to, że są tam lepsi ode mnie. Sam raz do rozrywki na kilka wieczorów i postrzelania do przeciwników.
Pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce.